Witajcie! Dzisiaj przychodzę do Was z recenzją książeczki Wiele do stracenia pana Marka Marcinowskiego. Tak się przedstawia środek, bardzo wyraźnie, bardzo szybko się czyta, z liczbą stron 303. I słuchajcie, jak mnie ta książka rozbudziła, to nawet nie macie zielonego pojęcia. Pieniądze, intrygi, hazard i bardzo skomplikowane gry giełdowe wkręciły mnie normalnie jak szalone. Władza i chęci zdobycia opisane były strasznie realistycznie. Autor nawet mnie wkręcił swoje inteligentne strategie, by jak najszybciej wzbogacić się na giełdzie. I jak to zrobić? Bardzo mądre podejście do fabuły, no i totalnie wielka wiedza autora na tego typu tematy. On pokazał nam, jak szybko można się wybić, no i jak bardzo też potrafimy być z tego powodu naiwni. No, pieniądze kuszą wszystkich, czasem na tyle, że zapominamy o zdrowym rozsądku. Ja nie wyobrażam sobie, żeby ta książka mogła nosić inny tytuł. A, bardzo podobało mi się podejście właśnie do roli finansów w rodzinie, gdyż no, nawet najbliżsi, uwierzcie mi, ale potrafią nam się przeciwstawić, no, czego boleśnie doświadczył właśnie główny bohater Andrzej Freszet. No, choć popełniał on bardzo dużo błędów, no to jednak powiem Wam, że ja osobiście go polubiłam. No, był bardzo oddanym człowiekiem, no chociaż troszkę mu się czasem zapomniało, że zasoby finansowe no niestety nie zastąpią jego samego. Kiedy wszystko stracił, spadł na samo dno i powiem Wam, że mnie uwiodło to, że miał tyle w sobie zaparcia i sprytu, że potrafił właśnie tego dnia się odbić. Złapał byka za rogi, choć początkowo nie szło mu to najlepiej. No, ale kiedy jednak wreszcie poznał prawdy życiowe, skorzystał z okazji i zadbał o swoje dobro. W książeczce znajdziemy tutaj motywy mafii, co zaraz, wiecie co, skojarzyło mi się z autorem powieści Syryjska legenda pana Wojciecha Kulawskiego, ale nie ma jej tutaj też na tyle, by w jakiś sposób nas do siebie zniechęciła. W książce nie ma nic przesadzonego, ani niczego wybrakowanego. Ja osobiście uważam ją, nie boję się tego podkreślić, za przyszły bestseller i z utęsknieniem czekam na kolejny tom powieści, bo końcówka na to wskazuje. I jak widzicie, tom pierwszy. Jestem pod wielkim wrażeniem fabuły, która bardzo szybko brnie do przodu. No chwilami aż wstrzymywałam oddech, tak napięta potrafiła być atmosfera. No, przekręty były tu na początku dziennym, a autor tak nami stresował, że brniemy we wszystkie intrygi wraz z nim. Ufamy ludziom, których on nam podtyka i totalnie bluźnimy na tych, którzy go oszukują. Jednym słowem, ja daję całe 10 na 10 i z niecierpliwością czekam na kolejną część. Słuchajcie, sięgnijcie po tą książkę, jeżeli lubicie wielkie emocje, żeby się bardzo dużo działo, no ona jest po prostu mega. Opowiada o tym, jak możecie się szybko wzbogacić, właśnie jak grać na giełdzie, jakie przekręty lubią ludzie, żebyśmy my uwierzyli im, że coś jest więcej warte, niż takie jest w rzeczywistości. Co właśnie ten autor, nie autor, tylko ten bohater się bardzo boleśnie o tym przekonał. No niestety zapomniało mu się o rodzinie, bardzo dużo rzeczy tutaj stracił, wyjechał w poszukiwaną szczęścia, znalazł się na dnie, totalnie o siebie nie dbał, żeby nie wspominając, że zapijał się na śmierć, ale znalazł w sobie tyle odwagi, żeby właśnie wybić się z tego wszystkiego i iść może nie za głosem serca, ale za głosem rozumu. I kiedy ten rozum zaczął nabierać wartościowości takich, że stwierdził, że ktoś tu kogoś robi w konia, bardzo bolaśnie doświadczył kolejne przygody. I powiem Wam, że wtedy nabrał trochę rozumu, że jednak nie wszystko złoto, co się świeci, a jednak no, nasza rodzina jest tu jakby najważniejsza. Ale słuchajcie, końcówka jest mega, bo nie macie o niej zielonego pojęcia. Ja nawet nie wiedziałam, że tak to się skończy. To jest totalny znak zapytania, kiedy w filmie wiecie, że coś już się dzieje, coś ma być na rzeczy, przecież mają być szczęśliwi i nagle bum. I właśnie takie bum mamy w tej książce. Serdecznie ją polecam. Ja sobie nie wyobrażam, żebym nie miała przeczytać tomu drugiego, bo to jest mega wkręcająca i wciągająca powieść. Naprawdę polecam Wam wszystkim. Polecam wszystkim, którzy lubią wielkie nerwy, wielkie napięcie, dużo gry, dużo pieniędzy. I uwierzcie mi, że i Wam się lampka w głowie zaświeci, kiedy będziecie ją czytać.
Naprawdę Wam ją polecam szczerze. Bardzo, bardzo dobra książka. Mega optymistyczna i mega nakręcająca. Mam tylko nadzieję, że nie będziecie zaraz sięgać wszyscy po zrabki, kiedy ją przeczytacie, ani grać w różne gry. Ale okej, nigdy nie wiadomo, jak to się może skończyć. Żeby nie przedłużać, żegnam się z Wami. Cudowna okładka, jestem mega zaskoczona i mega, 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 mega uwielbiam autora, że mogłam ją dla Was właśnie dzięki jemu dzisiaj zrecenzować. Bellissimo. Okej, żegnam się z Wami, pa!